Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I jakby mogło być inaczej, zwiedzamy dalej to Farum Azula. O czym, jak już wspominałem, zanim pójdziemy tam, chciałem sprawdzić, czy tutaj czegoś nie ma, no i faktycznie jest, więc tak. Idziemy, zwiedzamy. Przecież jak tutaj to wszystko zobaczymy, ewentualnie to... Żeby nie było... Raczej nie pójdę na tego tamtego bossa. I zaryzykuję. Wrócimy do drzewa może nawet. Chyba, że sobie przypomnę o czymś innym. Ale tak, no, ciężko by było chyba sobie przypomnieć o czymś innym, bo nie sądzę, żeby dużo już zostało. Jeśli cokolwiek zostało jeszcze, tak będąc... szczerym i w ogóle. Dużo tych śpiących bestii jest. Ciekawe. Nie, dobra, to jest chyba bestia martwa. Jak? Większość jest tutaj martwa, jak widzę. Ale część jeszcze żyje, więc. No, niech dołączą do swoich kompanów. I co my tu mamy? Kolejny ponury kamień 8. Ja bym tego potrzebował pod jakimkolwiek względem, ale i tak. Dzięki, miło. Idziemy, szukamy nie wiem czego. Jeszcze więcej martwych bestii. Mamy jakąś skrzynkę. Okej. A to oznacza znajdźkę. A ja lubię znajdźki. Gorzej tylko, że teraz dostaliśmy komunikat o tym, że Bernhall odszczepieniec atakuje. Najpierw nam tam fajnie pomagał, był naszym przyjacielem. Teraz nas chce jednak zabić, no bez przesady. Oczekaj, okay, bluźnierstwo, zdrada, to wszystko jest... To wszystko są rzeczy, którym się kierował ponoć tam. Z tego dworu całego czeku. No, no, powiedzmy, że ogólnie z wulkanu, więc... nie dziwię się, że mógł chcieć teraz nagle zdradzić, ale no... Jeszcze niedawno w wspólnych siłach walczyliśmy z tymi, no. A, jak to się nazywa, no. No z armią tych boskiej skóry, czy jakim tam było. Ale nie, no, zapomniałeś o wszystkim. Oczywiście, jak to NPC mają w zwyczaju. Tylko gracz pamięta o tym, kto go zdradził, kto mu pomógł. Bo jakby mogło być inaczej? NPC muszą zapominać i zdradzać przy każdej okazji. W ogóle zastanawia mnie teraz jeszcze jedna rzecz. Jak ja sobie tu niby mam poradzić w takiej konfiguracji, bo cztery bestie będą mnie atakować, szarżować na mnie. A on jeszcze do tego będzie te swoje triki robił, no, cztery, chyba tam były cztery. Albo jestem... znowu zbyt zafiksowany na jakimś punkcie, dobrze, nie zauważyłem, że było ich mniej. Ale tak, jak się przekonaliśmy, kosa nie działała tam najlepiej. W sensie jest potrzebna, żeby zablokować tym dziadowi tam leczenie się butelkami. Ale poza tym to tak, nie działała tam najlepiej, więc tym razem spróbujmy. Boże! To. Chociaż z tego co widzę, to jest jeszcze gorsze, bo przez to, że będę tego próbował używać, to pewnie zginę po raz kolejny. Ale póki co tak, idziemy tak. Nie będę sobie spadał, bo boję się, że jeśli będę spadał, to stracę dużo życia albo nawet zginę. A jednak mam tam te 200 coś tysięcy, które wolałbym zachować. I tym razem podszedłbym do tematu inaczej, zanim tam wlizem. To chciałbym cię ich, ale no nie mogę. Chociaż udało mi się przynajmniej jedną rzecz dobrze zrobić. Tym razem bestie nie pomagają mojemu przeciwnikowi. Może tylko, że dobra. Albo nawet sensu nie ma. On będzie mi przerwał wszystkie ataki. Ja mu nie będę w stanie przerwać, a kosą jak widzieliśmy, jestem w stanie czasami coś zrobić, więc wolę już być mało. Ale mieć szansę przerywać mu jego ataki, niż bić więcej potencjalnie, ale nie być w stanie mu nic zrobić.
No dobra, teraz jest idealny moment na to, żeby spróbować swoich sił z błyskawicą. No nawet. Prawda, nauczył się pewnie już. I okej, i dziab. Jakimś cudem przeżyłem, a gość pokonany. Okej. Ile rzeczy i przy okazji mamy... Mówiłem w zaskoczeniu już osiągnięcie za legendarne bronie, więc jej. I tak, bluźnierczy szpon. Berło pożeracza. I hełm czempiona bestii. Oczywiście od zbrojki, resztę rzeczy później. Patrz, tak, hełm czempiona bestii. Srebrny hełm z grawerunkiem niewielkich bestii. Noszony przed z odszczepieńca Bernhala. Bestie z zakrytymi oczami i uszami są symbolem potęgi, czym przysięgi. Nic nie widzieć, nic nie słyszeć, nic nie wątpić. Tylko dalej podążać wyznaczoną ścieżką. Okej, i w ogóle faktycznie tak. Ten hełm, tak jak teraz się przyjrzałem, to tak, składa się z bestii. Okej. A czy są jakieś informacje ciekawsze? Może jego zbroi? Osobna zbroja dobra. Bestie lgnią do czempionów i lordów. Zbroja tego dnia jest czempiona, który zasłużył na tytuł lorda. I takim właśnie był Bernhal, dopóki jego służka nie rzuciła się w ogień. A, okej, okay, czyli on był taki jak my. Po raz kolejny przykład. Ale po tym jak stracił swoją służkę, on nie odzyskał płomienia szaleństwa. Zaczął powątpiewać i dołączył do tego dworu jako odszczepieniec. By zbuntować się przeciwko złotemu drzewu. Okej. Okay. No ciekawe, że tu coś nazywa złote drzewo. Oryginalnie to jest Erd Tree. Nie wiem, czy to ma jakieś lepsze tłumaczenie. Oczywiście, że zabrakło trochę zasięgu. Straciłem wszystko. Jakby inaczej. Idealny po prostu początek odcinka. I jeszcze zapomniałem też sprawdzić te pozostałe rzeczy. Cokolwiek to jest. Aha. No i skrzyni nie otworzyłem przez tą głupią bestię. I teraz tak, pierwsza rzecz to był berło pożeracza, to podejrzewam, że to jest jego broń, o której nawet ostatnio myślałem. O, tu jest. Berło w kształcie węża pożerającego świat. Ta broń pewnego dnia stanie się symbolem pana bluźnierstwa. Jeden z legendarnych oręży. Wizja przyszłości, którą ujrzał Rykard tuż przed tym, jak pochłonął go wielki wąż. Ej, zapomniałem sprawdzić, jakie to statystyki. Może nie tyle, co wymaga, co z czym się skaluje. Z wiarą. Bije od ognia, a umiejętność to pożerać świat w nod, berło magią i uderzyć nim w ziemię, by skraść punkty życia wszystkim pobliskim wrogom. O. Potężne. Potężne w moim odczuciu. Nadal raczej nie będę tego używał, bo mam za mało siły. A to już jest taki etap, że ciężko będzie to dobić. I oczywiście mógłbym się zresetować, ale czy ja tego chcę? Poza tym nie sądzę. Ale no, zawsze jeśli będzie jakaś taka ewentualność, to będę o tym pamiętał. Może na jakimś NG+. Jeśli kiedykolwiek będę przechodził, jeśli nie NG+, to nie wiem. Może jeśli nie będę sobie radził z tym bossem, który przed nami teraz jest tam. Aby na drzewie co jakimś cudem zdecyduje się po prostu to wziąć ze sobą i skorzystać. Teraz tak, straciłem tamto, więc mogę teraz spać tutaj spokojnie. Co ciekawe, nie otrzymujemy obrażeń, więc no, jej. Mogłem tak zrobić wcześniej i... A tak, dobra, przypomniałem sobie, jeszcze zapomniałem o tym ostatnim szponie czy coś. To będzie, pewnie będzie broń typu pięści. Bo jest ich dużo i... Nie, to nie jest broń, to jest tarcza? W sumie to mogłoby być też tarcza, chociaż... Nie. No, czyli talizman. Albo jestem ślepy... Albo tutaj też tego nie ma. To jest jakiś przedmiot? Taki zwykły użytkowy? Nie no, pewnie kluczowy prędzej niż użytkowy. Książki, milion książek. Nie oddałem tego kamyka. Ciekawa sprawa, wydawało mi się, że już oddałem. Złote przybory, kraweckie przybory.
Złota igła do szycia, czarne ostrze, inne ostrze, tak, dzwonek, milion książek i... Chyba jednak to, że wspomniałem tak po części od niechcenia z tym, czy to użytkowo, to chyba miałem rację, bo już nie mam pomysłu, o czym innym to mogłoby być i czy to tutaj gdzieś mamy. Tylko szybko sprawdzić i jest! Odbija moc czarnego ostrza. Czymkolwiek jest czarne ostrze. Kamienna płyta z wyrytymi śladami runu śmierci. Może odbić moc czarnej klingi. Noc strategicznego spisku rani nagrodziła tymi śladami sędziego Rykarda. Jeśli pewnego dnia dojdzie do przeprowadzonego ataku, zostaną one ostatnim chronem i pozwolą Rykardowi stanąć do walki z Melketem czarnym klingą. Mrocznym bestią i to chyba przyrzeczonej śmierci? Okej. Okay. I znowu trzy bestie są. Nie wiem, czy sobie z nimi poradzimy. Ale będę próbował jak tylko mogę, więc tak, trzymajcie kciuki, bo chcę zobaczyć coś w tej skrzynce. Dobra, pozbyliśmy się pierwszej. I jednak są trzy, nie cztery. Czyli byłem ślepy. Okej. Okay. Okej, jedna już jest prawie martwa. Druga jest martwa, dobra. Teraz nie popełnię żadnego błędu i powinniśmy to ugrać. Już chyba już popełniłem, jak tak widziałem, że się odbiłem od tarczy, ale na szczęście nie. Dobra, mamy to. Kosztowało mnie to 200 tysięcy runów, ale no, mamy to. Cokolwiek to jest. I tak. Teraz tutaj świeci się na biało chyba? Nie, to było to złote. Talizman starych władcy. Dobra. Nazwa mówi się talizman, więc talizman. Talizman i wydłuża czas działania zaklęć. Okej. Okay. Legendarny talizman przedstawiający dawnego króla, którego siedziba znajduje się w samym sercu burzy poza czasem. Wydłuża działanie czarów i inkantacji. Ponoć starożytne królestwo miasto Farum Azula od niepamiętnych czasów powoli niszczy. Okej. Legendarny talizman. Fajnie, tylko wygląda na to, że w takim wypadku to jeszcze nie koniec. Jeszcze jakieś mamy do odnalezienia. A jak już jakieś mamy do odnalezienia, to nie ma achievementa. Chyba, że się zbugowało, bo też słyszałem, że achievementy potrafią się bugować i... Tak, no. Widzieliśmy tutaj, nie widzę, żeby tu było coś więcej, więc w takim też wypadku chciałbym sprawdzić jedną rzecz, jedną, która mi po prostu pozostała. Głównie dlatego, że po prostu zastanawia mnie, jak to tam w rzeczywistości z tym jest. Potem nie było jakiejś niepewności, niejasności. Po czym chyba pójdziemy do drzewa. Powiem tak, jeszcze te 2-3 góry odcinki i jestem skłonny przedłużać Eldena, byleby tylko spróbować drzewa i maleni. Ale no, jak to się nazywa? Ale wiecznie nie będę w stanie tego po prostu robić. I ostatecznie chciałbym zakończyć to przygodę jak najprędzej też. Ale tak, no malenia, drzewo i śmierć. I co ciekawe, to śmierć pozwoliła mi przywołać windę. Dziwne, ale no może udało mi się właśnie zrobić to, co chciałem w ten sposób. A przynajmniej dowiedzieć się, dokąd będzie prowadzić ta winda. Chyba, że faktycznie to była ta, którą odnaleźliśmy, tylko że ona się tu nie zatrzymuje. To też jest możliwe i... Tak, jednak to jest ta. Że ona jeździ tylko tam wyżej, a tu... Tutaj nawet przystanku nie ma. No okej, dobra. W takim wypadku... Chyba wszystkie tajemnice tego miejsca zostały odkryte poza tym, co się kryje tu. Ale to miejsce jest zakryte mgłą złotawą, co prawdopodobnie sygnalizuje bossa. A ja nie chcę bossa, więc... No. Plac miejski świętego drzewa. Pora cierpieć. Bardzo.
Będąc całkowicie szczerym, nie chcę tego. Ale też nie chcę robić zakończenia, jako pierwszego przynajmniej, tego, które jest związane z trzema palcami. Więc tak, no. Cokolwiek by trzeba było zrobić, to jestem skłonny się jeszcze pomęczyć, jak powtarzam. Dobra. Ich pokonaliśmy. Tu jest trzeci, ślimakowąż. Jeszcze jego się pozbądźmy, żeby nie mieć tam problemów i w sumie będziemy w tym samym miejscu, w którym ciągle krążyłem, bo nie mam pojęcia, co dalej ze sobą zrobić. Lecesz. A tak, też wiem, że tam jest to przejście, ale nie chcę. Nie chcę się z nim męczyć póki co. Głównie dlatego, że jak sami zapewne pamiętacie, próbowałem, zlamiłem wielokrotnie i to się mija z celem po prostu. Żeby tak się męczyć, próbować przechodzić, a potem tylko ginąć. Jestem pewien, że da się jakoś tam dostać, czy to tędy, czy to w jakiś inny znowu sposób, ale to... Ja nie jestem na tyle zdeterminowany, chyba to jest dobre słowo, żeby się z tym męczyć teraz, więc tak. Po prostu pokonajmy te grzyby. I jak już ich pokonamy, to... Wtedy co? No wtedy będę mógł pójść szukać jakiegoś dalszego przejścia. Chociaż tutaj też... mówiąc... częściowo przynajmniej szczerze, nie kojarzę, żebym tutaj coś widział. To znaczy, że pewnie typowa nagrodniowa ślepota mnie dopadła. No i będzie śmierć. A nie, dobra, tylko dwa ugryzienia robię, myślałem, że trzy. Więc tak... nigdzie nie pójdziemy. I mówiąc to, znalazłem przejście. Brawo ja. Po prostu brawo ja. Jaki miły pan trzeba być, żeby tego nie zauważyć. I jeszcze drabiny. Okej. Ostrożnie, gwiezdny kluczu. Nie daj się ubić. Ciekawe, że krzyki zdają wrażenie aż takie wielkie. No cóż, skamieniały, czy... nie, sakramentalny pączek, nie skamieniały. I okej, tutaj jest ten chrząszcz chrabąż. I niestety jest też ten taki duży gościu z toporem. To znaczy, że chrząszcz chrabąż co ucieknie. Na szczęście to jest tylko ten butelkowy. A my pójdziemy dalej, bo nie chcę. Nie chcę po prostu z tym tamtym walczyć. Nie czuję potrzeby. Ano, każda walka taka może być przyczyną kolejnej mojej śmierci, więc lepiej po prostu unikać tego doszczętnie. I w sumie tak jeszcze tutaj sobie chodzę z tą włócznią. Zobacz, ile mamy kamyków dziesiątków. Gdybym miał odrobinę więcej, to może bym się zdecydował na ulepszenie jej. Niestety nie mam, więc... O cholera! Tego mi brakowało. Żeby tu jeszcze był most. Przy nim przepaść. I ktoś do mnie strzelał. I w ogóle to jest śmieszna sprawa, bo to jest taka delikatna anegdota do rozmowy z siostrą, która odbyła się już jakiś czas temu, gdzie mówiła mi o tym, że i ulubionym fragmentem wszystkich moich zmagań z Dark Soulsami, Bloodborne'em i tym podobnych gier był moment, w którym... jak to się nazywa? Lazłem przez jakiś drewniany most, z którego łatwo spaść, pod nim była przepaść, a do mnie strzelano, przez co mogłem łatwo zginąć czy... spaść. Nie kojarzyłem takiego miejsca, więc jeśli ktoś kojarzy w jakichś Soulsach, Bloodborne czy coś, przy czym bardziej w Soulsach, bo siostra za bardzo Bloodborne nigdy u mnie nie widziała. Albo w jakichś innych grach, przy czym... jeśli to nie będą Soulsy, to jest spora szansa, że mogą w nią nie grać, ale i tak możecie proponować, mówić, sugerować. Teraz chętnie bym usłyszał. Ale tak, ja osobiście nie kojarzę takiego miejsca, a tutaj nagle proszę coś takiego. Więc siostra, jeśli na to patrzysz, a wiem, że nie patrzysz, bo sama mówisz, że ci się nie chce patrzeć na Elden Ringa, to tak, oto twój most. Przewidziałaś go, chociaż jeszcze go nie było. Więc brawo ty. I dobra. Przylazłem stamtąd, to zaraz jeszcze tutaj zajrzyjmy. I miejmy nadzieję, nie umierajmy, zanim pójdziemy gdzieś dalej. Jakaś winda, dobra. Jest jakaś winda.
Ciekawe, dokąd prowadzi, jak prowadzi i czy dobrze prowadzi. I prowadzi ona... Okej, prowadzi bezpośrednio na początek. Miło, miło. No tak, faktycznie to przecież była ta wajcha. A to oznacza mniej więcej tyle, że cokolwiek tam jest, będzie łatwo się do tego można dostać. Bo mamy windę. A więc super, to idziemy. Idziemy. I tak... Co my tu mamy? Nie podoba mi się to. Już otwarty plac. Nie lubię takich miejsc. Nie podoba mi się... Okej, dobra, ten plac chyba nie będzie groźny, bo tam jest mgła, więc tam dopiero będzie... Boss... Okej. Loretta, rycerz świętego drzewa. Ale ciekawa sprawa, bo... nie żeby coś, ale albo mi się wydaje, albo walczyliśmy już z Lorettą. Czy może inaczej, z duchem Loretty. I tak mi się kojarzy. W sumie nawet nie tylko kojarzy, co jestem tego pewien, bo jeśli mam być szczery, to niedawno dopiero co zdobywałem tego achievementa, który za pierwszym razem mi oczywiście nie wpadł, z nieznanych mi przyczyn i powodów. Więc tak, na podstawowe triki tego bossa jestem już wyczulony. Więc o ile to jest po prostu to samo, tylko że teraz trudniejsze pod trochę inną nazwą, to nie musimy się bać. I uwaga, czy jest podatna na ogień? Nie wiem, bo oczywiście moja kula ognia jest z kamienia, a ona odskakuje idealnie. Okej, 600 coś. Wydaje się być to sensowne. Tylko muszę stać bliżej, jeśli chcę ją atakować. I tak, wszystko jak na razie jest takie same. Wszystkie te triki, ruchy, jak zwał, tak zwał, kojarzę, więc tak. Więc to jest po prostu powtórka z rozrywki. Bije oczywiście znacznie więcej, patrząc na to, że teraz mamy dużo, dużo, dużo więcej życia, dużo więcej obrony, a nadal tracimy sporo. Ale też jesteśmy bardziej przygotowani niż wtedy. No nie ukrywajmy, wtedy to moja postać była źle zbudowana i przedwcześnie prawdopodobnie tam lazła, gdzie ta Loretta była, czyli tam podrani. Okej, tak. Takiego trika też ostatnio używała, pamiętam to. Ten trik po prostu powoduje, że wszystkie ataki magiczne są bardziej magiczne. Pokroju tego, jakbyś nie widzieliście, to takie jakby nożyki, które tworzy, teraz tworzy ich znacznie więcej. Ale poza tym to dużo nie zmienia, więc tak. Raczej na spokojnie zwyciężymy. I nie wiem, co by musiało się stać, żeby było inaczej, więc tak. I z włóczni pokonana. Dobra. Przyjemna walka, chociaż... Okej, okay, achievement, fajnie, fajnie. Powiem szczerze, że nieproporcjonalnie prosta względem tego, co cała lokacja oferowała. I mam tutaj mistrzostwo Loretty. I chyba to będzie to taki czterokrotny strzał i sierp bojowy Loretty. Okej. Sierp bojowy od razu sobie zobaczę, bo chcę. Fajnie wygląda. I dobra, dobra, dobra. Gdzie my go mamy? Sierp bojowy. Wymaga inteligencji, okej. I tu mamy opis. Misternie wykonany srebrny sierp bojowy, którym posługiwała się Loretta, rycerz Świętego Drzewa. Początkowo była służbową bronią osobistą tej gwardii krajskiej arystokracji. Niebieski błyskamień zastąpiono czystym złotem. Nie mam statystyki, tak, cięcie Loretty to pewnie będzie ten trik, który ona tam robiła. Okej, moveset. Fajne, aczkolwiek albo mnie się wydaje, albo skądś go znam. Tak, zobaczymy, czy mogę tego użyć. Okej, to jest to samo, co Makosa, okej. Dobra. Jeszcze raz dobra i dodatkowo powiem jeszcze dobra i do tego dobra. Nie sądziłem, że dzisiaj się to uda. Nie sądziłem, naprawdę. Myślałem, że jak zwykle będę lamił w tym drzewie, a tu proszę. Cokolwiek mi się udało. Nawet podwójne cokolwiek, kiedy dużo za nim było. Przepraszam, runów. Niewiele. Możemy z tym iść. W szczególności, że to są powiedzmy 3-4 rundki na Albinaurykach, tam. Jak to się nazywa? Brakuje mi nazwy, ale tam, gdzie były te czerwone żaboludzie, czyli czerwone Albinauryki. Tak więc tak, niby dużo, jednak niedużo.
tak, tam jest jakieś przejście. Oczywiście, że z chęcią pójdę, ale zanim cokolwiek, co tutaj widziałem skrzynkę. Jak widziałem skrzynkę, to nie, nie mogę się oprzeć skrzynce. Błagam, nie bądź pułapką teleportującą, bo się wkurzymy. Okej, nie jest. I co tu mamy? Kamień kowalski starożytnego smoka. Dobra, kolejna broń zwykła na 25. Swoją drogą, mamy tego chyba bardzo dużo, jak tak się orientuję. No, 6 kamyków. No, póki co dwie bronie tylko mam na 25. Przy czym jedna to jest w sumie pieczęć magiczna. Czy tam święta pieczęć, nie tylko magiczna, no, ale wiadomo, o co chodzi. No i łącznie daje nam póki co rezultat 8 kamieni. Nie wiem, ile ich jest, więc nie wiem, czy jeszcze jakieś spotkamy. Jeśli tak, to super, jeśli nie, to bez różnicy, i tak mam w zapasie dużo, a póki co nie planuję. I dobrze, jeśli idziemy dalej, to jeszcze windę odeślę, bo wiadomo, że tutaj zginiemy i... Elphael, podpora świętego drzewa. Okej, jakieś miasto. Nowe miasto, po prostu pod drzewem. Jak tak na nie patrzę, nie wiem, czemu mi się kojarzy to tylko z jedną rzeczą. Anor Londo. A jak mi się kojarzy to z Anor Londo, kojarzy mi się od razu z najgorszą rzeczą w całym Anor Londo. Czyli z gzymsami. I tak, pierwsze co dostaje Vita to... rycerz z gnilizny. Tak więc, cóż, chyba jednak, no, bez przesady, przecież nie da się uniknąć. Chciałem uskoczyć się nie da nawet. Więc chyba... to wszystko, co sugerowało, że to będzie malenie, naprawdę jest prawidłowe, bo skoro tu mamy już rycerzy z gnilizny na dzień dobry, no to dziwne by było, żeby w takim miejscu... Chociaż dobra, w takim miejscu, żeby nie było dziwne, a widzieliśmy ich już naprawdę w wielu miejscach, w których nie było maleni, ani niczego innego. W ogóle ciekawa sprawa, że oni tu korzystają naraz z włóczni i miecza. Może jest taki zestaw do zdobycia od nich, czy coś, fajnie by było. Ale smutne jest to, że właśnie teoretycznie gracz tak nie może, więc... Buu, znowu przeciwnicy mają większe prawa. Jest Milcenta. But in what capacity, I know not. I could be sister, daughter, or an offshoot. Whatever the case, though, I am certain of a kinship between us. Okej. Z chęcią usłucham ci dalej, tylko pozwól, że łyknę butelki i pastylkę zjem, bo tak jakby jestem trochę przegniły. W ogóle ciekawa sprawa też, że mówią, że tego nie da się wyleczyć, tej... Krwotnie zginili z niej i tak dalej. Z drugiej strony mamy pastylki, które ją od razu neutralizują. Okej. Już się powtarza. W takim wypadku możemy to odpalić, usiąść i wyruszyć dalej. Chociaż obawiam się, że może nie być tak łatwo. Zobaczymy, czy to jest coś powinowego. Nie. A wiecie, czasami mogą być momenty, w których warto po prostu pogadać po raz kolejny z daną osobą, bo nagle się okaże, że ma coś innego do powiedzenia. Tak. Mamy nowych wojowników, którzy tym razem mają jakieś takie jakby... Ciężko powiedzieć... jakie barwy, ale takie bielsze, mi się wydają. Tak czy jak... kremowa tkanina, okej, czyli kremową. Tu mamy, poza tym, że nadal dużo kokonów, co jest trochę, przynajmniej dla mnie, niepokojące. I obrażenia, które są nadal dosyć spore. Ale w sumie to znośne. I właśnie, jak tak przy tym jeszcze jesteśmy, to może zamiast tego wezmę to. Jeśli będę ostrożniej grał, to zawsze dzięki temu będziemy mogli być bez używania butelek. I tak, wiem, że to samo mówią bluźnierze czy ostrze, już o tym zapomniałem, no ale nie jestem w stanie po prostu korzystać z broni, która jakkolwiek mocna, tu mogę przyznać, nie ma w sobie tego czegoś.
aż takiego jak Kosa, czy nawet teraz te włócznia. I znowu nie chcę mi silny atak się wykonać, nie wiem czemu. Ale tak, dobra, się wykonał. Możemy iść wyżej, albo można iść tutaj po coś. I chyba najpierw pójdę tutaj, chociaż nie wiem, czy chcę iść wyżej, czy niżej. Lokacja jest dla mnie jak na razie jedną wielką niewiadomą. Słyszę chrobąszcza. A to oznacza mniej więcej tylko tyle, że tak. Muszę go poszukać. Ale to za chwilę, najpierw jednak. Jeśli dużo idzie w dół, to może pójdźmy naprawdę w górę. Bo kto wie, jeszcze się okaże, że w górę są po prostu znajdźki i nic więcej. A jak znowu źle pójdziemy, to zawsze można się cofnąć, więc tak. Okej, pokonany, pokonany. Dobra. Możemy chyba iść coraz to wyżej, nie przejmując się niczym. I to tutaj było to takie bardzo przejście w górę. Nie, to nie tutaj. Chyba się zgubiłem, tak trochę. Było jakieś właśnie takie boczne przejście, które ku górze lazło. Okej, dobra, to to. To tutaj. Więc cokolwiek to miejsce skrywa, zaraz to, mam nadzieję, odkryjemy. Fajnie byłoby jeszcze zobaczyć zbroję tą białą. Może być ciekawa z opisu, a jak nie nawet ciekawa z opisu, to może lepsza ze statystyk. Co nie będę ukrywał, wątpię, ale no, zawsze jest to możliwe. Jak kamień kowalski 8 oraz korzonek, po którym pójdziemy wyżej, może? Nie wiem, czy ma to jakiś sens, ale no, warto sprawdzić. Okej, dobra, wybaczcie, co cięć, jak zwykle. Ale no, musiałem i co my tu mamy? Miecz rycerza Mikeli. Chciałem Mikueli. Okej. Okay. Chociaż prawidłowo się chyba mówi Mikeli, właśnie Mikela, jako taką. Ja tam pewnie nie jestem i ten miecz jest. Gdzie jest? Go nie widzę. Podniosłem. A dobra, tu jest. Standardowe pchnięcie, prosty miecz. Umiejętność święte ostrze. Okej. Okay. Miecz wykuty przez sługi Mikeli od świętego drzewa. Wzywanie na broń noszonej przez kryjskich rycerzy w klindze, zamiast błyskawienia osadzony jest zbór sztyn ze świętego drzewa. To wspaniały egzemplarz, choć nigdy nie został zaoferowany żadnemu rycerzowi. Przeklęty miecz bez pana, co? Okej, okay, zwykły prosty miecz. Ale silne ataki ma ciekawe. Tutaj pewnie będzie, no, tak jak myślałem. Ataki typowe dosyć. Ale te szybkie, znaczy te jakieś szybkie, silne. Bardzo mi się podobają, jeśli chodzi o działanie. Plus 95. Czy zmniejszy się skalowanie świętek, się wyłączy? Plus 10, okej. Okay. No, czyli nie ma najlepszych skalowań, ale co ja tu będę to oceniał, krytykował, marudził. Fajnie, że znaleźliśmy. I chyba weszliśmy tutaj też swoją drogą tego, takiej jakiejś dziwniejszej strony, nie do końca takiej, jak powinniśmy. Więc tak. Teraz czeka nas tej zwiedzanie, szukanie, podnoszenie i... Widzę tam mgłę. Ale to jest taka przyjazna mgła, że tak to najlepiej nazwać. Inaczej mówiąc, jest to mgła... jak to się nazywa? No ta... związana z kamiennymi mieczami. A taką mgłę to ja uwielbiam, bo znaczy, że tam jest jakaś znajdźka. A ja lubię znajdźki. Tak, znajdźki może i lubię, ale takich wrogów to już niekoniecznie. No niemniej jednak trzeba będzie się z tym zmierzyć, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. I co my tu mamy? Ponury kamień starożytnego smoka. Znowu. Mówiłem, że nie wiadomo, czy więcej ich znajdziemy, a to nagle proszę. Taka piękna niespodzianka. Nie wiem, czy jest najskuteczniejsza, ale... No, będę tego używał przeciwko niemu chwilowo, więc mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Okej, okay, ten atak... Z tymi namierzającymi, okej. Okay. Okej. Okay. Dwa łyki, bo czemu nie?
i w sumie nie wiem, która kula ognia jest tańsza, ale wydaje mi się, że tą łatwiej jest aktywować, więc tak. Okej, okay, teraz będzie robił to. I mam tutaj teraz informację, że to jest ten od zgnilizny. I przez to, że jest od zgnilizny, ja jestem jołopem, który nie pomyślał o tym, to właśnie sobie zginęłem. Jej. Czy coś. Nie mam tak na poważnie, spokojnie, damy radę. Damy radę. Wrócimy tutaj, zemścimy się. Tylko przygotujemy się lepiej, a... Inaczej mówiąc, zapamiętamy dodatkowe jedno zaklęcie, które... może odmienić losy tej bitwy, i nie chodzi mi o kamień, mówię o czarnym płomieniu. A teraz idziemy. Musimy tam szybko powrócić, co... będzie bardzo proste? Tak mi się wydaje. Patrząc, a jak to się nazywa, na to, którędyś tam lazło, to na pewno będzie to proste. A nawet jeśli coś pomieszałem, to spokojnie, 300 tysięcy mogę stracić, to jest... z 6... Max 7 podejść na tych albinauryków. A więc no. Będzie dobrze. Dam radę. No a poza tym już tutaj jestem. I nadal wydaje mi się, że chociaż tutaj jestem i tak dalej, to... albo znalazłem jakiegoś nielicencjonowanego skróta, albo... albo zepsułem grę. Albo jedno i drugie. I teraz będzie spadek. Tu na szczęście nie wpadłem tam tak głęboko, bez powrotu. Super. W takim też wypadku i idziemy znowu do tego. Bo ja dzisiaj nie mam zamiaru się poddawać, po prostu nie mam zamiaru się poddawać, jak to powtarzam. I też nie mam zamiaru odpuszczać takim dziadom jak ten tutaj. On nie jest trudnym przeciwnikiem, aż tak bardzo. 2100, okej, czyli czarny płomień okazuje się lepszy od gigantycznej kuli ognia. I oczywiście ta gigantyczna kula ognia ma większą szansę trafić wiele celów naraz, więc nie ma co się dziwić, że na jeden cel to może być skuteczniejsze, ale tak. Naładowany robi 2100, nienaładowany robi 1400. Też dobry wynik. I przy okazji, albo mnie się wydaje, albo dziwnie szybko te płomienie się wypadają. No, naprawdę, albo mi się wydaje, albo zdecydowanie szybciej niż zazwyczaj. I uwaga, pokonane. A w nagrodę dostajemy spróchniały koster. Ciekawa nazwa. Od razu go zobaczymy, bo to na pewno jest broń. W szczególności, że wydaje mi się, że mieliśmy już podobną kiedyś. Tak. Koster Avatara, to jest ten taki zwykły. Mhm. A tym mamy spróchniały kostur. Kostur ceremonialny przedstawiający złote drzewo amonujące dawnym blaskiem. Pokrywa go szkrowotna zgnilizna. Posługują się nim awatary chroniące pełniejsze złote drzewa. Czyli w sumie to jest prawie że to samo, tylko że tutaj jeszcze dodatkowo zgnilizna. Okej. Okay. I w sumie to tyle? Nic więcej tu nie ma? Huh. Nie będę ukrywał, trochę mi to zawiodło. Ale z drugiej strony, jej, kolejna broń specjalna. Chociaż jak już wiemy, nie jest to legendarna broń, ani nic z tych rzeczy. I teraz pytanie brzmi, czy chcę iść tam, czy chcę iść tu? Bo tak, legendarne broni mamy chyba już wszystkie. Tak, patrzę teraz z kątem oka na część ekrana, która nie jest zasunięta przez przez okno, w którym mam Elden Ringa. I nawet widać, że tak mam achievement ze wszystkich legendarne oręże. Tak więc, znajdźka fajna, chociaż nie aż taka jak potężna, jak mogło się wydawać. I nie podoba mi się ten krzyk. Nawet bardzo, bo nie lubię tego dziada. Ale tak, jeśli trzeba z nim walczyć, to zawalczę. Często dostaje się za nich jakieś fajne te kwiatki czy coś, więc... po prostu... porzucajmy trochę w niego, licząc na to, że może... uda się go strzizować. Dobra, udało się strzizować. I co to za kwiatek tym razem? Dziewiątka. Upiorna dziewiątka, okej. Okay. Jesteśmy w takim dziwnym miejscu, które ma w sobie bolesną pieczęć Mariki. Podejrzewam, że wiem co to będzie. Bo tak, mieliśmy naznaczającą pieczęć Mariki. Teraz jest
bolesna pieczęć Marki. Mhm. Ten legendarny talizman, tak, i przydać na siebie ciężar ciężkiej służby, klątwa, od której nie ma ucieczki, tak. Okej, okay. Fajnie, że to znaleźliśmy, ale co mi trochę jeszcze niepokoi, to to, że nadal... Super sprawa, odnaleźliśmy to, był dopisek, że legendarny, a achievementa nadal nie ma, a co, możesz sugerować jedną z dwóch rzeczy. Albo się zbugował, albo mi czegoś brakuje. Albo i jedno, i drugie. Bo takie skrajne przypadki też są możliwe. I tak, wiem, że jest to może bez sensu, żeby przyzwać ducha na coś takiego, ale nie lubię tych gości, a tym razem nie chcę tam uciekać z powrotem, żeby tylko móc, jak to się nazywa, żeby tylko scizować go znowu, więc nawet jeśli trzeba, to niech będzie, że ducha wezwę na takie głupie małe coś. Nie tam jedno. Chociaż z tego, co widzę, kolejny się pojawia. Tak jakby to było ich... Może nie tylko nieskończona, co spora ilość. To naprawdę spora. Mhm. Na całe szczęście... Tym razem nie jest aż tak źle, jak zazwyczaj było, kiedy się z nimi mierzyłem. Chociaż pewnie gdyby nie to, że mam wsparcie takiego... No, mojego tutaj klona, to zaraz bym padł. Ale tak... To tylko moje spekulacje, żeby nie było, więc też... Mogę oczywiście się mylić, możecie mnie skrytykować, możecie mnie wyśmiać. Że tak niby to już 90 któryś odcinek, a ja nadal nie potrafię walczyć z takim podstawowym dziadostwem. A ja powiem sobie szczerze i wam szczerze, że bardzo mi z tego powodu wszystko jedno. Ja wiem, że nie umiem. Nie musicie mnie tutaj jeszcze tego uświadamiać. Bo sam to zawsze powtarzam. I tak, kolejny. I widzę, że dobrze działają na niego błyskawice też. Mhm. Więc tak, fajna sprawa. Będę pamiętał może, żeby brać przeciwko nim częściej błyskawice niż kosę. Już zaraz zobaczymy. Okej. Butelki się kończą, niestety. Kolejna dziewiątka do kolekcji i jeszcze jakiś tam inny przeciwnik zjeżdża drabiną. Okej, to jest chyba zwykły gościu, więc nie ma co się przejmować. Nadal mam klona i... Poszedłbym tutaj i nawet tak zrobię. I teraz tak. Oby to nie było kolejnego, chciałem powiedzieć, ale niestety jest kolejny, więc. Może lepiej by było, żebym się nie odzywał w takich momentach jak ten. Bo tak, to tylko nieszczęścia wywołuje w postaci takich kolejnych dziadów. Okej. Żyj duchu, dobrze, pokonany. I swoją drogą jeszcze, może zobaczymy na czas, 43 minuty. Powiedziałbym, że jest to nawet adekwatny czas, żeby to zakończyć, jednak... Jednak co, no dobra, zakończymy to zaraz, tylko chcę znaleźć miejsce do jakiegoś, znaczy dojść do jakiegoś miejsca łaski. Albo chociaż odnaleźć miejsce, w którym jestem, bo no tak, tak jak być. Totalnie szczery, to nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. A jest tu koniec spuchniały awatar, więc... może lepiej tam nie iść. No, zdecydowanie będzie to niejako bezpieczniejsza opcja. I teraz tak, wracamy tutaj, tędy pójdziemy jeszcze gdzieś. W sumie nie wiem, co dalej. To jest jakieś przejście, czy coś? Słyszę... Albo przynajmniej wydaje mi się, że słyszę... Chrobąszcza. Ja na pewno go słyszę. Gorzej tylko, że w tym miejscu jest ten rycerz zgnilizny. Ze wsparciem, więc zanim cokolwiek by zrobił, to muszę szybko się pozbyć rycerza z gnilizny. A nawet dwóch rycerzy z gnilizny, z tego co widzę.
Ja ich tak nazywam. Jak jest ich oficjalna nazwa, to nie mam pojęcia. A jeszcze stamtąd przychodzi wsparcie. Super, po prostu. Super, po prostu. Super. Okej. Ja już nie mam leczenia żadnego. Chyba żadnego. Jeśli mam jakieś to naprawdę znikome. A tu coraz więcej wrogów. No to już jest schamowa. Zginę. Jestem tego pewien. A jeśli nie, no to będzie na jakimś farcie. Teraz jestem i zatruty, i zgnicy, więc przynajmniej przegnicy. Więc jeśli naprawdę nie zginę tutaj, to będzie cud. Jedz pieroga. Nie przejmuj się niczym innym. Teraz tak, zgnilizna. Zatrucie. I żeby to przeżyć, aktywuję nawet to. Z runem... Dobra, teraz nawet bym to potwierdził z runem Morgota. Zapomniałem go dalej wyłączyć. I co ciekawe, też nie aktywowałem runy tego drugiego gościa. Morga... nie pamiętam, jak on się nazywał do końca. Pamiętam za to, że tak walczyliśmy z nimi dwa razy, więc no. To jest to jakiś sekret? Nie ma sekretu. Dobra. Tego chrząszcza. To mnie irytuje. Jednocześnie nie wiem, co zrobić, jak zrobić, gdzie go znaleźć, więc... Tam mamy tego zgniłego drzewca, jak go teraz by roboczo nazywał. Więc tak, tym się może... Na razie nie przejmujmy aż tak bardzo, nie chcę tam iść. Pokonajmy zamiast tego gościa. Tak. Weźmy tutaj prochy żołnierza świętego drzewa. Podnieśmy tą znajdźkę, czymkolwiek ona jest, i przypłaciłem to życiem. Tak, dobra, chyba więcej nie widzę miejsca, do którego mogę się udać z tej pozycji. Więc pójdźmy tak, tędy i... co dalej? Widzę tylko jedno miejsce do skoku. A pytanie brzmi tylko, czy ja chcę skoczyć. Nie wydaje mi się, żebym dał radę. Ajajaj. Jeśli pewnie nie skoczę, to będzie moja śmierć. I jeśli skoczę też, to będzie moja śmierć. Znajdziecie. Ale dobra, zaryzykujmy i kosa. Kosa! Oh. Minimalnie. Minimalnie. Ale dobra, ten nieudany skok dał mi to, czego chciałem, więc... w sumie to sukces. Teraz tylko... nie zginąć od rycerza w białym płaszczu. I będzie dobrze. A jeśli zginiemy, co? Będę trochę płakał za runem, który dopiero co aktywowałem, ale też nie będzie tak fatalnie. Mhm. Tak, run stracony. No musiałem. Ale dobra, taką śmiercią, która jak najbardziej jest pozytywnym akcentem dla mnie, bo znaleźliśmy nowe miejsce łaski. Zakończyłbym już odcinek, ale chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo tak to właśnie sobie teraz uświadomiłem, że mamy tą nadal jedną nieaktywną runę. Sprawdzić po prostu, gdzie ona jest i ewentualnie uruchomić. I za wielkim mostem we wschodniej dzielnicy Leyndell. Wschodnia dzielnica Leyndell za wielkim mostem, czy to tutaj może? Tak, Boska Wieża Wschodniego Altus. Więc co ciekawe, Morgoth i ten drugi gościu, Mog, jak chyba też to mówiłem, mają runy w tym samym miejscu. Naprawdę dziwne. No, ale dobra. Wezmę, czemu by nie? Jeśli mogę, no to wezmę. Wielki run Moga. Czym on jest? Daje upiorom błogosławieństwo pana krwi. Nie pana krwi, tylko krwi. Okej. Okay. Wielki run posiadacza odłamka Moga. Zapewnia on błogosławieństwo krwi wezwanym upiorom i przekazuje wizję wielkiego runu po udanej inwazji. O. Mog i Morgoth są braćmi bliźniakami.
A ich wielkie runy są naturalnie podobne. A tak, trochę tak. Jednak run Moga przyciągnięty jest przeklętą krwią z uwagi na jego żarliwą miłość do nędznego bagna w głębi ziemi, w którym się zrodził. Okej. Ciekawe. Niestety nie wiem, jak działa tamten run, więc póki co nie będziemy go aktywować. Ale tak, 50 minuta, na tym kończymy to wszystko. I cóż, ja postaram się do następnego odcinka może spróbować zdobyć zbroję tego białego rycerza, bo mi się spodobała, podobnie jak ta złota tutaj. I tak, w następnym, podkreślam, jednym z ostatnich, ewentualnie na poszukiwanie Maleni, będziemy dalej zwiedzać to wszystko, szukać Maleni i tak dalej. Jeśli się uda, to super, jeśli nie, no to ruszamy na ostatniego bossa z gry, przynajmniej moim zdaniem ostatniego. Jak będę zawsze podkreślał, bo totalnie nie mam pojęcia, co się dzieje, jak się to się dzieje. Ale to koloseum naprawdę wygląda mi już na miejsce na ostateczne starcie. A póki co to tyle, więc dziękuję, no i trzymajcie się. Hej, hej.